bo jest oczywiste, że to, co myślisz, wpływa na to, jak się czujesz. Chyba temu nie zaprzeczysz. Wiesz, do tego już doszli starożytni Grecy. Epiktet już odkrył, że nic nas nie denerwuje, nic nas nie złości, nic nas nie rozśmiesza. My sami się złościmy, my sami się rozśmieszamy, my sami się wkurzamy tym, co myślimy. I jeżeli ty w tej chwili myślisz, że to nie jest prawda, to są twoje myśli i wpływają na to, jak się czujesz.